Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Właśnie wyjeżdżamy tutaj ekipą w składzie młoda, najmłodsza i ja na zawody do Przechlewa na Match Pro Day. Słuchajcie, będzie naprawdę super gruba impreza. Lukas już wyjechał wcześniej, startuje z Lukas Fishing na tych zawodach, 24-godzinne zawody, maraton. Słuchajcie, jest godzina 5, godzina 17 po południu. Nic, startujemy, trzymajcie kciuki i oglądajcie nas. Tylko czyste wędkarstwo. Okej, nastąpiła mała awaria i słuchajcie, po prostu nie wyłączyłem kamerki, rozładowała się przez całą drogę i przez noc. Dzisiaj podładowałem z samego rana, dlatego krótko i na temat, jesteśmy już na miejscu. Zobaczcie, Jezioro Przechlewskie. Jest godzina 7 rano i tu już ekipy się zjeżdżają, będą obozować, będzie śniadanie. Lukas przyjechał wcześniej, tutaj zaklepał na miejscówki. Tak jest. Siema Lukas, ziomek. Mam się dobrze, aczkolwiek nie lubię, jak ktoś mnie o 5 rano budzi. Mój wehikuł czasu. Ale jak pomalowany ładnie. No, ale już, pobrudzone. Ale przebija jedno. Witamy. Jest Team Match Pro. Nie wiem, czy będą miał Mateusz. Siema. Siemako. To jest ta słynna, słuchajcie, chata wędkarza. O, pana Bogdana, Martona. Z nad Jeziora Przechlewskiego. I to jest pan Bogdan. Dzień dobry, witam panie Bogdanie. Bardzo mi miło. Jest pan naprawdę w porządku. Ja zawsze panu kibicowałem, czytałem pana artykuły w Wędkarzu Polskim i oglądam obecnie pana firmy. Zresztą kiedyś się kontaktowaliśmy w sprawie właśnie nagrywek, ale pan wtedy napisał mi maila, że nie nagrywa pan. Brak czasu. Brak czasu brak był czasu. Wtedy, trochę się zmieniło. Ja już też mam swój kanał teraz i ekstra. I spełniam swoje marzenia i super. I startuję dzisiaj na zawodach właśnie u pana Bogdana na Jeziorze Przechlewskim. Firma Match Pro, głównym organizatorem. I słuchajcie, będzie dobrze. Zobaczcie, zrobiłem sobie zamówienie przez internet. Tutaj firma dowiozła bezpośrednio na łowisko. Firma Prokarm zaopatrzyła mnie w robaki. Potem zrobię unboxing, zobaczymy w jakim są stanie, w jakiej kondycji. Ogólnie zamówiłem czerwonego, białego, białego borowianego pinkę, jokersa i ochotkę haczykową. Mikołaj Reja Sosnowiec. No. Czyli co? To są twoje drugie zawody w życiu? Tak, są to moje drugie zawody w życiu. Pierwsze moje zawody skończyły się potężną wygraną, gdzie wylądowałem w telewizji. Echo wtedy jeszcze to była. Tak? No, dokładnie. Pierwsze miejsce, Misz Drobnicy. Nie, to może TD. To nie TD było? Nie, nie, to było Echo albo TD. Nie pamiętam, to była podstawówka w każdym bądź razie. Pierwsze miejsce. Misz Drobnicy wykosił wszystkich? Tak, wszystkich wykosiłem tam. A gdzie to, było? To były zawody we Wrocławiu na Skarbowcu. Na Skarbowcu? No. Tam są jakieś stawy? Tam jest taki jeden duży staw z boku basenu. Na Skarbowców, nie wiem czy kojarzysz. Nie. To jest taki duży, to jest dwa razy taki jak Park Południowy. Nigdy nie byłeś tam, nie wiesz? Nie. No to cię zabiorę tam, zobaczysz kiedyś, nie? No, także drugie zawody w życiu, jeszcze raz powtarzam. Pierwsze to były 95 rok, no. Tyle ty masz lat. Ja ze 120. Oh, yeah. We'll be right back.
co pani tutaj szykuje? Pakieciki startowe dla każdej drużyny. Co zawierają? Dwa katalogi, dwie czapeczki, dwa medale pamiątkowe, do tego zanęta i dezynfekator zgodnie z zaleceniami COVID. Super, super. Proszę bardzo. Na bogato. Na bogato. Tak ma być. Zobaczcie, nawet czwarte, piąte, szóste miejsce, 300 zł. Taki pucharek za największą rybę zawodów. Dobra, ja już mogę wlecić film i mogę już na YouTube wrzucić się. To jest wejście do tutaj, do chaty wędkarza pana Bogdana Bartona. Tak to wygląda. W sumie taki po prostu. Mały sklep wędkarski z dodatkami, z koszulkami. Wszystko tutaj macie nad samym jeziorem. Zresztą widzicie, gdzie stoimy. Różne przynęty, zanęty, firmy Match Pro, to już też duży wybór. Nawet kamizelka jest wypornościowa na łódkę. Spławiki takie. Wiadomo, że pan Barton na spławik łapie, więc tu jest duży wybór tych spławików. No, różne akcesoria. Oczywiście wszystko, kasa, fiskalka, wszystko. Haczyki. Kominek. Wiesz, co mi się wydaje, Lukas? Słucham cię. Bo kolego, ciężko będzie rzucać długimi kijami, więc to są miejscówki pod spławik, pod tyczkę. I mi się wydaje, że nas tu załatwią tyczkami. Wyjadą trzynastkami i będą łapać drobnice i... Co ty, federami nie nadążymy za nimi. Zostaje mi ratować sytuację z pławikiem, tak? Mikro, ultra lekki zestaw i wszystko zostaje w naszej nadziei, abyśmy nie dostali miejsca zakrzaczonego, zadrzewionego. A druga sprawa jest taka, zauważyłem, że jest wysoki stan wody tutaj, bo są pozalewane tataraki i grążele, tak? I co za tym idzie? Czy ryba będzie bliżej brzegu? Zobaczymy. Wszystko też zależy chyba od ciśnienia tego całego, nie? Dokładnie. Aha, no właśnie, trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie. Zupka na powitanie, tak. Żurek. Żurek z ciepłą bułeczką, niesamowicie pyszne pieści, żołądek pod niebie. Czyli na start była zupka, będzie pakiet startowy, będzie obiad. Żurek od gorącej ekipy. Chodźcie, zobaczycie, kto wydaje, kto rozdaje. Warto energii nabrać. Ciepłe bułeczki, bierzcie po dwie. Upieczemy następne. Jest, to nigdy mu nie za dużo, nie? Znaczy się zawsze mu mało. O, no, zabawy tak, zawsze mało. Takie małe, nie? A takie rzeźkie. I tego Lukasa nie mogę znaleźć, idę go poszukać. Impreza, powiem wam, całego się rozkręciła. Jest, kurczę, grubo. Znalazłem Lukasa tutaj nad brzegiem jeziora. Kontempluje, zastanawia się pewnie, jak łowić, na co łowić. Czy jak to jest, Lukas? Nie no, chłopie, tutaj jest taki wysoki poziom, że ja chyba zostanę kolesiem od zaplecza, czyli będę tutaj działał, wspomagał ciebie bardziej. Nie wiem, kolego, też się tutaj widzę, że na fachowcy przyjechali od metodyści. Przyjechał mały od metody, Lecz, nie? Przyjechał Spławik. A kojarzysz ich? Przyjechał Barduta. Przyjechały dwie ekipy Meusa, stary. No, Gripach Match Pro to nawet nie wspominamy, bo jest kilka, chyba ze trzy. A my jesteśmy pasjonatami wędkarstwa. Hobbystami. Zwykłymi chłopakami, którzy przyjechali z Wrocławia, na Dodry. Kija, dokładnie tak. Dobra, także tylko czyste wędkarstwo, pamiętajcie, nie poddajemy się.
Jest dużo ludzi. Jest, nie? Dużo osób. Jest, no, duża impreza. Jest 40 drużyn startujących. No. Czyli 80 osób, tak? No to jest naprawdę logistyka duża już, tak? Żeby ogarnąć temat. A aut, jak widzisz, coraz więcej przyjeżdża, jest pełna już obsada, presja. Macz, bro. Jest naprawdę tutaj fajnie, tak? Myślę, że możemy zacząć obskakiwać więcej takich zawodów w miarę możliwości finansowych i czasowych, tak? Bo ty nie widzisz problemu z dojazdem, to jest przed nami duża pula manewru. Kocham te auto, z wielu opresji mnie wywiozła. Przejechała bez żadnego ugięcia wczoraj 400 km, tak, gdzie mogę Europę jechać. Okej. Okay. 1, 2, 3. Zapraszamy na zbiereczkę. Witamy bardzo serdecznie na zawodach Maraton Wędkarski Match Pro Day 24H na Jeziorze Przeklewskim. W imieniu firmy Match Pro bardzo, bardzo dziękuję za przybycie tak liczne. No, mamy komplet, 110 drużyn więcej, łowisko nie pomieści. Walczymy o cenne nagrody, zawody są przyjemnością, ma być to dobra zabawa, dobry catering, pięknie przygotowane łowisko. Czy rybne, to się okaże. Powiem troszkę o łowieniu. Jestem sędzią głównym, sędzią sekretarz jest o, to tutaj Ania. Teraz mam przebimbane. Będziemy pilnować tutaj porządku. Liczę na miłą i dobrą towarzyską atmosferę. Co do łowienia. Dzięki uprzejmości tutaj gospodarza Bogdana Bartona łowimy wszystko do siatki, oprócz okoni, które mają 18 cm ryb. Resztę ryb nie mierzymy. Do wody można wejść do kolan. Prośba, żeby siatki były zatopione. To jest warunek prawidłowego rozłożenia stąd. Będą dwa ważenia. Jedno między 19 a 20 w tych granicach. No i drugie na zakończenie. Po losowaniu o 13 startujemy od razu, nęcimy i łowimy. Do 13 następnego dnia, czyli w niedzielę. Tak, na drugą stronę jeziora, tam jest od jedynki do dziewiątki, to proszę się tak umawiać, że jedynka startuje pierwsza, później dwójka i tak dalej, żeby... się tam nie przepychać, żeby jest dość ciasno. Sobie to się proszę tam spotkać. Mamy trzy toje, także jeden jest po drugiej stronie, tutaj jeden w parku, także można, zachęcam do korzystania. I tak, mamy 40 stanowisk, jest 39 drużyn, jedna z przyczyn losowych nie dojechała. Stanowisko numer 14 jest wyłączone. Mamy trzy sektory po 13. Dzisiaj o godzinie 18 przyjedzie tutaj Ormianin, zaprezentuje swój autorski szaszłyk i będzie on dystrybuowany na stanowiska. Tak samo rano śniadanie, no i później będzie biesiada tutaj, losowanie nagród. I myślę, tutaj dam teraz głos gospodarzowi, powie kilka słów. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, gorąco dziękuję za zaufanie. Mogę tylko zagwarantować, że łowisko jest bardzo rybne. Nie jest łatwe. Jezioro Przeklewskie nigdy nie było łatwe, mimo że jest takie małe niby, 20 hektarów z hakiem. Ryba się trzyma blisko brzegów, większa ryba, duża, mała ryba jest tylko daleko od brzegów. Za dużo pan mówisz. Trochę, no trochę podpowiem, bo ekosystem troszeczkę to jest po prostu skomplikowany. Za dużo też nie. Ryb jest naprawdę bardzo dużo, są bardzo duże ryby. Dominuje oczywiście Lesi i Płoć. Niektórzy to znają tutaj, co przyjeżdżają na inne maratony. Co do wymiarów, to żeśmy po prostu doszedli do wniosku, że jeżeli są takie fajne siaty i siata musi być pod wodą. Nie ma problemu, przeżyje i lin i karp. Jeżeli będzie za dużo w siatce, można zgłosić do sędziego głównego. Zważymy wcześniej to. Ważne, żeby był fajny po prostu wynik. Okonia robimy z wymiarem. Okoń jest za słaby na tą pogodę niestety, a drapieżnika ja tu no chcę mieć po prostu i mi jest tego szkoda. Jeszcze raz bardzo wielkie dzięki. No, w razie czego ja tu jestem całą noc. Tutaj kto ma blisko może wpaść na kawę na gorąco. Jeszcze jest tutaj, jest tyłu toaleta też. Za chwilę będzie losowanie i ja bym bardzo chciał serdecznie podziękować naszym władzom gminy, którzy są tutaj z nami. Jest wójt Krzysztof Michałowski. Wielkie brawa dla pana wójta. Jeszcze bardzo bym poprosił pana wójta o kilka słów. Ja przede wszystkim, Bogdan, dziękuję za zaproszenie, gdzie zawsze możemy wspólnie jakoś wesprzeć twoje inicjatywy. Bardzo nas to cieszy.
Dzień dobry wszystkim uczestnikom. Miło nam jest gościć Was w gminie Przeklewo. Wiem, że jest tutaj Was prawie setka. Przyjechaliście z całej Polski. W naszej gminie mamy 33 jeziora. Jedno z nich to z tyłu za Wami, którym zarządza Bogdan. Więc jak można łatwo policzyć, można przyjechać spokojnie tutaj na dobry miesiąc, żeby każde jezioro codziennie odwiedzić i na nim połapać. Każde jest inne, ma swoje walory, uroki. Tutaj dzięki temu, że mamy tak dobrego gospodarza, to wędkarstwo, zawody mogą się tutaj rozwijać. I życzę Wam wszystkim dzisiaj połamania kija na tym maratonie 24-godzinnym, abyście się dobrze bawili i dobrze wspominali Przeklewo, a myślę, że tak będzie i wrócicie tutaj, może jeszcze w tym roku, a jak nie, to w przyszłym. Dziękuję. Dziękujemy. Przystąpimy teraz do losowania. Wider Fanatik, Łukasz Pawlus, Bartosz Misiak. To Fantastik czy Fanatik? To Fantastik czy Fanatik? Fanatiks! Zobaczcie, tutaj już wylosowaliśmy stanowisko numer 35. W stosunku 1 do 1, super. Super karmel, mój bardzo skuteczny z Team Lake'em. Właśnie teraz mieszą. Dzielnie natomiast zrobię super brasema, słuchajcie, kilogram i ewentualnie będę go dorzucał, jeżeli wejdą lepsze, ale to będzie taka rezerwa. Niebieska ziemia była bliska. Bardziej trzeba ją troszeczkę spryskać. I dabylimy się. To jest takie numerzko. Zobaczcie, jakie mamy miejsce tutaj, taki pomost z takim dojściem właśnie. No, dojście jest karkołomne, jednak mówią, że miejsce jest super, nie? Zobaczymy, nie chcę zapraszać. No i słuchajcie, jest za 45 minut zaczynają się zawody, więc ja postanowiłem, że przesieję swoją zanętę. Tak się klei, jest ok. Tu na tym pomoście trzeba łowić blisko. Więc nie musi być, nie wiadomo, jak sklejona i dociążona. Będę robił taką chmurkę. Słuchajcie, otwieramy. Wszystko ładnie zapakowane. Styropian. Na pewno wszystkiego naraz nie zużyjemy, bo na 24 godziny to odniesiemy pewnie do przyczepki część. Dobra. To pewnie jest ochotka haczykowa. No przepiękna jest. Być. Czyli mały pojemnik i do wody ją. Ty patrz, cukierka dali jeszcze. No. Zjem cukierka, dziękujemy za cukierka. Akurat cukierek dobrze wjedzie teraz. Cukierek z robaków, ty jeszcze jeden, masz Michałka. A kukułka dla młodej. To nie Michałek, tylko Michaszek. Dobra, Dokers.
Myślę, że ładny. Kastery, taka zgrzewa. Ćwiareczka miksa ze wszystkiego. Czerwone. Ćwiarka czerwonego to możemy wybrać. Jest dużo czerwonego rzeczywiście. Czerwony przeżyje jakoś. No, zaczęło się nęcenie. W ogóle nie uwierzycie, ale na 10 metrze, słuchajcie. 10 metr, bo jesteśmy na pomoście. Jest to dla mnie ciężkie techniczne łowienie, bo tak blisko nigdy nie łowiłem. Tą jedną wędkę tutaj teraz nęcę na 10 metr. Grunt to porządnie zanęcić, a potem jak rybka wejdzie, to wejdzie. Nęcę teraz za nętą Team Lake z super karmelem i z dodatkami TTX, Coco Belgia. Tak jest. Pozdrawiamy. Jedna na czerwonego barwionego i dwie pinki, druga na czerwonego. Się nagrywa tobie? Pierwsza ryba, płotka. No na pewno już teraz wiem, że mniejszy koszyk. Chyba jak takimi koszykami będę podawał, to teraz tych płotek będzie dużo. Czekaj, sorry Romek. Bierze drobna płoć, bardzo drobniutka płotka i walczymy z nią akurat na chwilę obecną. Może przyjdzie za nią coś innego. O, właśnie mam jedną na haku. Zaraz zobaczycie mniej więcej jakiej wielkości. Biorą ryby teraz. O, takie płotki. Tą drobną płotką pewnie zrobię wynik dzisiaj. To nie zapowiada się na coś większego. Może w nocy. Mam kilka tych płoci. Nie wiem ile tu może być. Z 10 może mam. Pierwsze koty za płoty, Lukas. Ja mam następną. Gdzie, kurde? I tak patrz, tempo. Chciała mi uciec. I tak tempo trzeba, słuchajcie, łapać takie płotki. Wiesz co, ona nie wpadła do tego. A nie wpadła.
biorąc chwilę, jedno za drugą. Będziemy dłubać. Po złości linia, zrobić mistrzowi drobnicy, co nie, kolego? Na obu liniach i na 10 i na 20 metrach biorą te same rozmiary, także ja sobie ten 20 i tak zostawię na noc. Może w nocy coś większego tam przyjdzie. A na razie na 10 szybkościowo. O, i się nagrywa. I słuchajcie. Jest 6.0. Co to było? 6.10. 6.10, słuchajcie. Już jest taki palnik, że już nie da się łowić bez w ogóle jakiegokolwiek zadaszenia. Ja łowię teraz pod tym łatanym parasolem Kongera, co mi złatał go Maciuś. Jest taki palnik, słuchajcie, że jak zaczęliśmy łowić, to brały płotki. Teraz nawet te płotki nie chcą brać za bardzo, bo jest taki gorąc. Nic już nie chcę brać. Ja łowię na małe haczyki, krzywulce, 17 mikado. A ja po ciężkich przejściach, przemiana, zmiana, zostałem przy haczyku numer 16 i żyłce przy ponowej numer 012. Jakieś efekty mi to zaczęło przynosić. To zobaczymy, jak to będzie po pierwszej turze ważenia. Ogólnie jest, wiecie, problem jest z temperaturą. Jest bardzo gorąco, naprawdę. Jest bardzo gorąco. Gdyby nie parasole, to powiem ci, słabo bym to widział wszystko. Łowi się płotki w tempo. Które nie zawsze się dają złapać. Kurde, świeci tak, że jest koniec świata. Ciepło, Lukas, nie? Ciepło, tak. Bardzo ciepło. Czapeczkę. I znowu coś się albo otarło. Czapeczkę masz, więc nie narzekaj. Wykrzywiłeś sobie ją do góry. Chłopie, wyglądasz jak skate. Skate is great. Oh, yeah. Także dochodzi godzina. Takie płotki, słuchajcie. Takie płotki głównie biorą i takimi płotkami. Ja dzisiaj tutaj zrobiłem wagę. Głównie takimi. Parę dosłownie leszczyków. Głównie takie płotki. Wiecie, jak to nazywa? Tak, przepraszam was, że nie ma to tak z minuty na minutę praktycznie, ale to człowiek skupiony, to tamto. Były wcześniej brania, dopiero teraz się trochę uspokoiło, dlatego możemy coś powiedzieć do kamery. Najgorsze jest to, słuchajcie, też, że nie przyszykowałem się na taki częsty przemiał, na takie częste przerzucanie. No, będę musiał się chyba od Lukasa ratować zanętą, bo na pewno mi braknie zanęty. No już powoli mi zostało, nie wiem, może z 3-4 litry zanęty. No niestety, jak nie nęcimy, to nie... Tak, a utrzymuje jak nie się nęcimy, ryba w łowisku, który kule wyrzuciłem dzisiaj. Lukas nęci z ręki. Ogólnie mi się wydaje, Łukasz, że coś wypadałoby, żebyś powiedział słuchaczom, oglądaczom, naszym widzom. Branie miałem i oczywiście pudło. Z tego, co się dowiedziałem ze szczerych rozmów koleżeńskich wędkarskich, świeżo poznanych mi tutaj wędkarzy, mogę śmiało powiedzieć i
przyznać, że mieli rację, żeby nie wędkować dalej niż na przykład 20-30 metrów, a zostać przy 10, 12, nawet 8 metrze, bo ryba trzyma się faktycznie naprawdę blisko brzegu. I po wcześniejszej przemianie mojego haczyka, bo miałem numer 12, potem wrzuciłem 14, co branie to nie mogłem zaciąć. Bartek polecił, żebym jeszcze mniejszy założył, więc założyłem 16, przypon numer 12, 50 cm. No i przyniosło to jakiś skutek. Pokazały się po czasie mi pierwsze jakieś ryby. Leszczyk, nie jeden, czy tylko chyba no, dwa, czy trzy jeden. Leszcze, oko nie, chyba ze dwa, czy trzy, ale nie wymiary oczywiście. No i kilka płotek. Jest to dla mnie ciężkie łowisko, wiadomo, ponieważ jestem tutaj też pierwszy raz w życiu i nie wiem czego się spodziewać, aczkolwiek miałem szansę zweryfikowania tego łowiska poprzez wcześniejsze oglądanie tutejszego włodarza tej wody. Aczkolwiek on ma swoją inną technikę łowienia, on nęci z łódki, ma swoje tutaj miejsca, a my żeśmy po prostu rzucili, zostaliśmy rzuceni, że tak powiem, z losu. Numer 35, co nie? Mówią, że to jest bardzo łowne łowisko i ostatnie zawody, ktoś tutaj wyciągnął 12 kilo ryb, tak, i wygrał te zawody. No, zobaczymy. Mówią, że jest karp, że jest lin, że jest karaś. Na razie, jak z Bartkiem, wyciągamy same płotki, same leszcze i drobne okonki. Dawaj. Nie ma czasu, bo niedługo będzie ważenie, tak? I musimy tutaj kontynuować wędkowanie, więc ja rzucam. Mam tutaj przyszykowane. Koszyczek mam z Lorpio, taki śmieszna forma, 20 gram. Biały robaczek. Już opracowałem technikę nie wychodzenia spod parasola, kochani. Więc szybko także... się uczysz, widzę. Ciap. Jest. Pięknie, Lukas. Tak? No, się uczysz szybko, kolego. Łowisko bardzo ciężkie. Trzeba umieć naprawdę wędkować tutaj. Techniczne. Techniczne przede wszystkim. Ryb jest dużo. Aby się do niej dobrać, no to trzeba dużo zużyć zanęty. Jeżeli nie nęcimy przez dłuższy okres, ryba nie utrzymuje nam się w łowisku i trzeba regularnie jednak dorzucać, żeby ta ryba utrzymywała się i została tam jednak w tym miejscu, gdzie jest nęcone. Zaraz będzie ważenie, krótki odpoczynek, kolacja, ormiański saszłyk i lecimy dalej. Kochani, zostańcie z nami, pamiętajcie, subskrypcja, komentarz, wita w górę. Pół do ósmej, czekamy na wagę pierwszą. Ogólnie kicha, tam parę sztuk, jednego leszcza, parę płotek dołowiłem. Teraz ogólnie powiem wam, nic nie bierze, co bym nie dawał. Próbuję i z gnojakiem, kombinację z kasterem, z żywymi, nic nie skutkuje, także to jest pewnie ten moment przestoju, który trzeba przeczekać i systematycznie nęcić. W chwili obecnej przyszykowałem już na noc sobie trochę tej zanęty i nie zamierzam odpuścić, tylko nęcić dzisiaj i trzymać tą rybę w łowisku. Co prawda jest chwila ciszy, ale mam nadzieję, że zaraz się to zmieni. To super. Także zobaczcie, już powoli dobiega koniec dnia. Takie widoki na jeziorze Przechlewskim. Jest dość klimatycznie. Nieduże jezioro z dużym klimatem. Dobra, mamy ważenie, kochani. Pierwszej tury. I idziesz za mną. Misiu i Pablo.
No ale my mamy jedną tylko siatkę, nie? No, nie tak. Może tak wyjść, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie jesteście tak jedyni. To się drugi. Do góry płynki to płynie. Mamy małe, nie? Tak, no, zaraz się dowiemy. Tyle? Pół kilo. Nie, no, po trójki będzie. Nie, no, kilo to będzie. Trzy nawet. No, no trzy to nie. A, no. No, no, ważę trochę rybki. 2790 i na tym zostajemy. Proszę do wody rybki. Dzięki. Super, dziękuję. No i co? To jest tylko promil tutaj w wynikach. Słuchajcie, wyniki są grube, wyniki są... Największy wynik jest 28 kilo, więc my tu dzisiaj jesteśmy rozrywkowo, rekreacyjnie i typowo kulturalnie. Także towarzysko znaczy się, chciałem powiedzieć. Także... No tak, towarzysko też. Wiesz, kolego. Bardzo poznać to ludzi jest, dobrze. Właśnie, to już mogę, ja już wiem, że tu nie powalczymy dzisiaj na pewno. No, dla porównania pokażę wam stanowisko obok chłopaków, ważenie. Ważą się chyba na dwie siatki, tak? Na dwie siatki. Dzwonimy i pójdziemy do tego, nie? No, no ja potem wrócę i tylko, się dzwonimy do wody. Tylko jeden zawodnik ma tyle, co my. 2785. Proszę ryby do wody. I tu drugi zawodnik jeszcze, zobaczcie. Podobna waga. Ja też. Piękny zachód słońca właśnie jeszcze przy okazji. Możecie podziwiać. Jeszcze zostały nam cztery stanowiska. Komisyjna, zobaczcie, tarowanie. Wszystko tak ma być. Profesjonalka pełna. Od początku do końca. Tak ma być. Nie ma lipy. Sędzia, sekretarz jeszcze trzeźwa, także... Jeszcze? No to ładnie, no to ładnie. Okej, i zobacz, i tu trzy... Czy 215, czy 215? Ja się musi ruszyć. No, czyli tu mają panowie... 220 rybki do wody. 220 nawet. Czyli ponad 6 kilo prawie, że... 220. To już teraz może na spokojnie powiedzieć. Jesteśmy po pierwszym ważeniu, pół metek. No, nasze wyniki nie napawają optymizmem. Jesteśmy w dolnych częściach, gdzieś tam stawek. Z wynikiem 2700 z hakiem. Zawody są pod tak zwanego króla drobnicy, czyli tyczki, czyli baty, ogólny spławik. Ja tutaj na noc zmieniam taktykę troszeczkę, będę łowił blisko brzegu na jakieś tłuste przynęty. Zobaczymy, może to coś da jakieś liny, może to coś da jakieś karasie, jakieś grubsze ryby, bo z tymi płotkami, jak mam się pałować całą noc, to ja wolałbym sobie pójść spać, tak szczerze wam powiem. I co tu dużo jeszcze gadać. I wstać o 4 rano i Big Fisha złapać. No i wstać o 4 rano i Big Fisha złapać. Tak jak ty to potrafisz. No, zdjęć z nocy nie będziemy żadnych chyba robić, bo nie mamy na tyle światła, żeby po prostu... oświetlić tu nasze całe stanowisko. Zrobię? Rano po prostu wezmę, ruszę dupę, przejdę się tutaj po paru stanowiskach, pokażę wam jakie konkretne teamy, na przykład team Genlock jest no, konkretnie rozłożony ze sprzętem, ze wszystkim. No dużo mają. Widać, że podeszli profesjonalnie tutaj do wędkowania na tym akwenie. No i jest też parę takich ekip, dlatego chcę jutro nagrać z rana. Bo już o nic nie walczymy, więc zrobię wam taką naprawdę typową relację już rano, nie? Bo teraz jeszcze myślałem, że coś tam, ale późno emocje opadły. Wielu z was się zastanawia, miałem też teraz ostatnio parę takich pytań, co ze świetlikiem w nocy i jak go powinno się mocować, lub też jaki jest najprostszy sposób. Są różne mocowania, są różne systemy. Z racji tego, że nie są to systemy idealne, często są splątki, często są złamania szczytówek. Ja wam pokażę system, który jest powszechnie stosowany w takim koleżeńskim klubie federowym, Fan Club Feder, Wrocławski Klub Wędkarski. Tam się go nauczyłem też właśnie. Czyli
na zwykłą taśmę izolacyjną. Poczekajcie, ściągnę wędkę. Trzymamy sobie kika, żeby szczytówkę móc sobie swobodnie ten. O. Jeszcze żebyście widzieli. Okej. I teraz tak. Biorę tą taśmę izolacyjną. Przykładam tak świetlik do połowy taśmy. O. Mogliśmy od Mateusza wziąć maklika. Najpierw zaczynam. Jeden oprot na samym tym, a potem tak sobie biorę od razu. O. Wszystkie Ukraińcy tu na i tutaj od góry po prostu sklejam razem ze szczytówką z tym taśmą izolacyjną. Trzeba to zrobić ściśle, bo być pewny. Ja nie mogę do parku, bo się rozpłaść. I tak samo z drugiej strony. Dzieci mam dużo. U nas mnogo dzieci. I tak z obu stron widzicie, jak to finalnie wygląda. Powinno być ok, nie plącze się to i trzyma się ogólnie dość dobrze. Czyli to jest taki patent nasz fan klubowy, namocowanie świetlika na szczytówce. No zobaczcie, widzicie? Krótko zwięźle i na temat, jest godzina 5 rano, wstałem koło 4. Przyznam się szczerze, sen mnie pokonał, koło 12 poszedłem spać, spałem do 4. Lukas nie wiem o której poszedł spać, potem jak ja wstałem to on jeszcze spał i śpi dalej. W nocy prawdopodobnie brały średnie leszcze, bo ściągnąłem, miałem 2 na zestawie średnie leszcze i dołowiłem kilka też sztuk, ale odkąd jest tak na maksa jasno, zaczęły się znowu te płotki małe. No i słuchajcie jeszcze. Jeszcze takie coś się udało złapać. O. Raka. Napad ryby i rak ryba. Słuchajcie, jaki to jest rak? Ja się nie znam na rakach. Błotny? Czy jakiś tam brunatny? Czy nie wiem, jakie są nawet gatunki raków. Także podpowiedzcie, jak się znacie. Wziął na białe robaki. Sprzątanie, walka, ciągła walka właśnie z czasem, ze słabościami. Maraton 24 godziny, to nie jest nic prostego. Skróciłem oba dystanse, żeby zwiększyć swoje szanse na jakiegoś lina lub karasia, bo podobno przy całym brzegu takie ryby lubią tutaj wziąć. Dobra, opuszczamy naszą miejscówkę i idziemy ponagrywać parę ujęć kolegów z innych stanowisk. No i dobra, i co powiecie na tej nocy? Na przykład ja poszedłem spać, nie dałem rady. A wy jak, nocka, chłopaki, no, poszła? Spaliśmy. Też spaliście? A, jak? Serio? No, nie łapaliście? 2 godziny. A, 2 godziny? Czyli od drugiej jesteście na nogach? Od trzeciej. Od trzeciej, no i od czwartej. Staliśmy, udało się. Ale słyszę tutaj kątem ucha, że jakieś karasie. Tak, 2. Duże? Jeden może z kilometr, drugi 70. Deko.
Macie tu pogodzone, nie? Było tak, o, jeden na feder i jeden kij na spławik i nie macie żalu, że na spławik brało lepiej, a na feder gorzej, tylko podzielony ten konflikt, zbrojeń. To nie kombinuje, ten nie jedzie, tak? Nie, no pewnie, że tak. Idziemy dalej. Tu kąpielisko. Wyłączone w ogóle z rozgrywek. Zobaczcie, chodzące słońce. Siema, jak tam u was dzisiaj? Lepiej jak wczoraj. Lepiej? Przez noc? Przez noc, jak wyniki? Tak średniawka, nie? Leszczyki brały chyba w nocy, co? Ja poszedłem spać, ale pamiętam, jak już zasypiałem, to jakiegoś leszczyka złapałem i teraz jak wyciągałem po nocy, to też, kurde, miałem dwa leszczyki. Więc chyba leszczyki brały, co? W nocy. Takie 200-300 gram, nie? No, coś takiego. Co nie? Ja miałem większego. No. Miałeś większego? Ale co? Zerwałeś, czy? Przy samym brzegu. Co ty gadasz? Chciałem podebrać i się odpił. To mówisz, jaki był? No, około kilograma, półtora. Taki bonusik? Na co? Na białego? Czerwony, na dzikuna? Czerwony. Czerwony dzikun? Mhm. Dzikuny to jest biały robak. Jest to miejscowa gwara. Zobaczcie, tutaj z kolei zawodnik wędkuje na spławik, typowo na bata. Piątka, szóstka, tak? To jest piąteczka akurat. No i znowu technika tutaj pokazana wcześniej, czyli po kolana w wodzie i płocie. Płocie leszcza. Coś jeszcze wchodzi? Krąpie? Może się uda akurat. O, jest. Ponad 8? Ładnie. Na pierwszym ważeniu ponad 8 kilo. No i takie płotki. Mozolna, ciężka praca. A drugi zawodnik. Typowo feder. I zasiadka na coś większego chyba. Ta druga wędeczka na coś większego? No, powiedzmy. Jako wskaźnik. Żeby oporu nie dawało. To takie są ostrożne tutaj ryby? Lecz, szczególnie. Tak? No i łapał w nocy ładnie. Tak? Brały w nocy? Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Coś pięknego. To trzeba przyjechać, zobaczyć, poczuć. To nie jest tak, że wiecie, że... Patrzcie. Fest. I jest fantastycznie. Ja zgarzę team. Na pierwszym ważeniu dyszka. Zobaczcie, tu z kolei no zróżnicowane są te stanowiska właśnie na tych zawodach. Platformy wędkarskie, zobaczcie. I panowie sobie na bacika łowią. Jak dzisiaj poranek? Poranek bardzo dobrze. Co prawda nie biorą leszczyki. Zobaczcie, przyszedłem do Isika Team. Mają swój sklepik wędkarski, elegancki, przy ulicy Kostrzyńskiej. A jakie to jest miasto? Bydgoszcz. Bydgoszcz. W Bydgoszczy cała tutaj mapka od razu. I przedstawiałem tutaj chłopaki typowe łowienie klasycznym federem. I metodą widzę też. Próby były, ale... Były próby, ale... Jednak wróciliście do pewnie szybkościowego łowienia płoci. Tak jak tu wszyscy raczej, a inni z kolei nastawili się na spławik, na bacika. Ale przynajmniej jest co robić. Wiecie, że na bezrybiu i rak ryba, jak nawet biorą nawet prawdziwe ryby, tylko że drobne,
to zawsze jest się z czego cieszyć, gorzej jakby nie weszło nic i byśmy siedzieli i się nudzili, prawda? Tutaj tyczkarze, chyba pierwsze stanowisko tyczkarskie od mojego stanowiska. Także chłopaki tutaj sobie łowią na platformach, na tyczki, trzynastki. Mirwaldi jedna, druga nie widzę. Ale tu powiem wam, taki podłokły teren jest. Prawie na każdym stanowisku tu przy brzegu jest mokrawo. I druga tyczka kolmika. Zobaczcie, kubeczki. To na moim kanale rzadko, praktycznie chyba pierwszy raz takie ujęcia. Macie okazję podziwiać, po kilka topów zapasowych, wszystko. Trochę postarać i jest, już wcięta i cofamy tyczkę. Jaką masz gumę? 0,8 gumy trochę wyjechało. Popatrzcie. Jest chyba leszczyk. Mepotka. No już taka większa, nie? Co? Krąpik? No i tak właśnie kiedyś tu się pobiłem, kiedyś też w tyczkę, wiecie, ale trochę drogi jednak sport. Tutaj też jeszcze jedno stanowisko tyczkarskie. Jak panowie? Nie narzekamy. Jest ok? Nie narzekamy. To dobrze. Zobaczcie tutaj Genlock Team. Jak chłopaki? Notka bardzo słaba była. Notka słaba, tak? No, płotka trochę przygasła na noc, nie? Leszczyka nie mieliście? No i tu zobaczcie, podobna technika co stanowisko obok, czyli baty 4-5-metrowe i jechanie szybkościowe płoci w tempo, syk, nie wcięto. Zobaczcie, jak na produkcji. No tylko tak dzisiaj chyba jest cokolwiek do ugrania na tych właśnie zawodach. Tylko tak, nie? Tu raczej nie ma już innej techniki, tak jak sobie też przeanalizowałem tutaj parę stanowisk. Wpadła do siatki? Tak. Dobre to było, no. Dobra. Dojdziemy chyba, wiecie, do chaty i zawijam. Patrzcie, ile rzeczy w ogóle jeszcze tu właśnie pokażę wam. Patrzcie. Ten bus to pewnie już powoli dla tych chłopaków mało, więc... No ale taki jest ten sport, takie jest wędkarstwo. Im więcej łowisz, im dłużej łowisz, tym więcej masz tych maneli. Fajnie wszystko zorganizowane. Fajne zawody, naprawdę fajny zbiornik, wszystko na najwyższym poziomie. Myślę, że takie zawody typu No Limits też będą się cieszyć w przyszłości dużą popularnością. No i że będą promowane przez najbardziej znane zbiorniki w Polsce.
nazwałbym takie zawody. Dokładnie. Zawody typu No Limits. Formuła maraton. U siebie na zawodach, chyba też jak będę organizował swoje zawody kiedyś, to wprowadzę zasadę No Limits. Ale czy w formule maraton to jeszcze zobaczymy. Na pewno w formule nocnej. Na pewno chciałbym, żeby to były zawody parowe. Kobieta plus mężczyzna. I siedzimy fajnie, drużynowo walczymy. Jeszcze przy okazji byłaby to próba takiego, próba promocji wędkarstwa wśród kobiet. Żeby im niech to zaszczepić, żeby im się to spodobało, żeby były bardziej wyrozumiałe dla nas, że my jedziemy na ryby. To może, żeby one zaczęły z nami jeździć po prostu. I to jest taki mój mały, cichy plan. Zobaczcie jeszcze tutaj. Jest 9 godzina. Od ostatniej nagrywki trochę minęło. Można się już coś wypowiedzieć. Ogólnie sytuacja się przedstawia następująco, że są gorsze brania, jeszcze gorsze brania niż wczoraj. Czyli ryba jednak pobierała lepiej wieczorkiem niż z rana i po południu. Nawrzucaliśmy dużo, dużo jest zanęcone rarytasów i czerwone cięte i haczykowa i joker w zanęcie i glina i ziemia i zanęta leszczowa superbrasem i karmel i oczywiście ten karmel z Team Feather Lake'em został wrzucony osobno, 2 kilo zostały zużyte z gliną częściowo i to gdzieś zeszło mi do końca tamtego dnia. Teraz kilo super brasema wymieszałem właśnie z gliną i z ziemią i teraz dodałem nieco takiej żółtej zanęty jeszcze od Lukasa, ale powiem wam tak. Na białego sporadycznie płoteczki, a na ochotkę haczykową małe okonie, więc ochotka haczykowa już wychodzi w ogóle z mojego kręgu zainteresowania jako przynęta. No i tak sobie raczej będziemy czekać do tej pierwszej, do końca zawodów i zgodzimy się drugi raz i zakończymy ten występ. Będzie oczywiście jeszcze relacja z zakończenia. Dawaj Luki, zaraz. Jak to wygląda w twoich oczach wszystko tu, co się dzisiaj dzieje na łowisku? Słońce wczorajsze, powiem ci, tak dało popalić, że wieczorem to widziałem na niebiesko. Wszedłem do żabki i te światła takie jakieś niebieskie, mówię, idę stąd. Wyszedłem i odpuściłem nockę, bo o godzinie 12 cisza była, nic się nie działo kompletnie. Naprawdę, nawet ryba nie chodziła. A, czyli ty tu jeszcze byłeś, jak ja mnie już tu nie było. Tak, tak, jeszcze okay. Tu siedziałem, jeszcze coś tam z zanętami kombinowałem. I w końcu odpuściłem, mówię, położę się, bo opracowuję system poranny, tak? 3:50 ustawiłem zegarek, stałem. Wstałeś o 3:50, tak? Tak, wstałem i się położyłem z powrotem, nie byłem w stanie nic zrobić. Czyli powiem ci, nie mogłem się dobudzić w ogóle. I się położyłem i wstałem, nie wiem, to była przed 7 chwilę, bo słyszałem chyba, ty chyba wstałeś. No i co? Szykowaną zanętę miałem z wczoraj. Dwa wiadra na grubą, bo wiesz, że stwierdziłem, że jak już jechać, to po całości i być może się trafi tego Big Fisha. No i czekamy. Jest godzina już przed 9 będzie. To jest 9:02. Idzie młoda naszym prostym mostkiem, którym dochodzimy do miejscówki. No właśnie tak fajnie widać tu w kamerze, że jest krzywy. Z przekąsem powiedziałem, że prosty. Dało ci się jakoś, co? I co? Podoba się miejscóweczka? No, ryba tutaj dziś dycha. Trudno. Zobaczcie, tutaj Lukas zaraz wam zaprezentuje w moim niebieskim diamancie, kurde, pomada gotowa do użycia. Jakie tu zrobił kule. Nie widać, wiesz co? To jest mikro w porównaniu do tych innych. Zaprezentuj tutaj.
I słuchajcie, i takiego czegoś, Lukas, przez to całe wędkowanie, takich serii ile wyrzuciłeś? 15 kilo. 15 kilo? Suchej zanęty? To zrobionej z wodą to jakieś 30. Wędka aż spadła z wrażenia. Branie, tak? No branie było, no. Bardzo ciepło. Jest też lekka falka, jedną. Jest też lekka falka, jedną wędkę dałem na grubo. Na trzy kukurydze. A druga dalej szybkościowo. Jakaś próba w ogóle nawiązania walki tutaj ze spławikowcami na pikerku, na moim black drafciku. Jest ryba. Ale chyba spadła. A nie jest. Robisz ze mną numer? Jaki? Mamy medale. Przydałoby się pamiątkowe zdjęcie na podium. Aha, nie, no co ty, nie robimy takiego fejka. Dobra, drugie ważenie. Drugie ważenie. Lukas tym razem będzie się brudził. Sprawdzić siatkę. Rozciągnij ją. Pusto. Jedziemy. Tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć. Nie ma tragedii. Dziękujemy za pomoc.
Panie Bogdanie, aż mi głupio było, ale mówię, no kurde, kręcę, to nie mam jak wypuścić, a kolega się zamyślił. Dziękujemy jeszcze raz. Tutaj na przykład jeszcze dla porównania do kolegów pójdziemy obok. Czemu tam ten lek? Jak złapiesz kilogram, to... Kolega się zbicie, tak? Kolega też ma dwa karaty. Ale dajcie od razu dwie siatki, czy... Tak? Tak, chyba, że masz... Chyba, że masz dużo, nie? Chyba, że masz... Trzymam. Także jak widać, tu chłopaki pracowali całą noc i nałapali ryb. Dobra, weź tam dalej, nie to co my, obi boki. Ile wyszło? 4120. No proszę, z jednej siatki, a co dopiero druga. Ale jak widzicie, wszyscy, drobna rybka. O, taki będzie koło kilograma wielka. O, no może być. To karaś jest. No, może się dałem. Zdjęcia zrobimy, bo jest przepiękny. Kilograma nie będzie. No, ale myślałem... Może mieć. Nisko, nisko. Nie, jak to jest taka 5800 i płytko w równinę, one się tu trzymają. Piękny wynik. Prawie, prawie 10, no. Prawie 10. 5845. Pięknie. Gratulacje panowie. Idę, słuchajcie, jeszcze zobaczyć. Może mi się uda zdążyć na ważenie tych najlepszych drużyn. Po i zawodach. I jak? Co prawda nie, to będziemy pierwszego miejsca. Ale jesteśmy blisko. Ale jesteśmy blisko. Poważnie? Tak. To jaki wynik był na drugim ważeniu? Na drugim ważeniu mieliśmy 13 kilo z groszami. W sumie mamy ponad 20 kg. To brawo. Czyli jesteśmy, tak sądzę, na najgorzej na 9 miejscu. Super szacuneczek, elegancko. Teraz aktualnie właśnie będę ważony zespół Bagiety Team. Dwa razy ważymy, czy raz? Raz. No to posypiemy. A ładny okoń. A tam trzy chyba są. To dużo czekarsa musiało pójść. Albo glizdy. Albo glizdy. A że węgorze nie brałem? Są tu węgorze? No, bardzo dużo jest. Tam mieli węgorze dwa, jednego i... Tak? Dobra. Osiem tysięcy... 800. Gdzie byśmy w nocy nie spali? 30. 8.830. Panie Bogdanie, ja mam takie pytanie. Jak to się stało, że pan w swoim zbiorniku nie ma byczka? No kurde, Marek. Oby... Jak prowadzić gospodarkę taką racjonalną, w której brak jest byczka? Pilnować i kontrolować. Powiem pan, to jest szok. To jest szok, że no, u nas na przykład na Dolnym Śląsku... To jest złośliwość chyba tego. Na dwa razy. Myśli pan? Tak. Pięknie. Troszkę dalej od wody, żeby się to... Koszulkę odpowiednią założył, to na mogę. Proszę? Może koszulka odpowiednia, to na mogę. Odpowiednia jak najbardziej. Ale wyjdę do koszulki. Aha, więc jeszcze musisz? Musicie? Sprawdź się. 14-13 gdzieś tam. Maria. Po coś tyle nałowił? Ja nie wiem. Bo to mnie zmuszał. Jest trzymanka, gdzie nie widzę. Trzyma. Pięknie, pięknie. I co? Dobrze mówiłeś. Dobrze mówiłem, dobrze liczyłem. Pięknie. Pioda. Ale wiesz, jeszcze... Poja? 17. Będzie słabo. Gorzej? Dużo gorzej. 880. Można? A mam cię wypuścić? Dzięki. Oja! Na drugi. Powoli. Do góry siatka. Tu będzie 13. Wypadło dołożyć. Jest? Jest.
O, druga tyle. Pięknie! Tak samo będzie. Lepszy jestem! O 100 gram? Tak równo mówicie. 17600. O 200 gram, pięknie! 17600. Powiem wam emocje. Emocje są niesłychane. Idziemy teraz do faworytów. Do przebicia 60. Do przebicia 60 kilo. Dobrze. Fajnie, jest to dwa razy tyle. Trzymasz? Oj, uciekło. Można dorzucić tu albo do. No to ile tam pokazuje? Ale fajnie chłopki. 11500. 11,5 pierwsza siatka. To było widać, nie? Tak? No co mieliśmy w ogóle ryby. Równamy tą siatkę, bo tak nie uda nas. Tyle co rynek, 11,6. Tak? Znajmy to i wybierajmy ryby. 22 miesiąc 28. 50 kilo. To samo będzie. 11,200, no. No to ładnie. 22,700 dzisiaj. Prawdopodobnie są to zwycięzcy dzisiejszych zawodów. Końcowa, ostateczna i finiszowa kąpiel. Zobaczcie, tu wcześniej pokazywałem wam stanowisko chłopaków z Bydgoszczy, co mają sklep wędkarski. Elegancki systemik, świetny tutaj kabelki i gdzie akumulator? Aha, i już chłopaki schowali akumulator, ale taki patent wam chciałem pokazać. Jakby ktoś się zastanawiał, mocne światło nad noską, to myślę, że to jest dobry wybór. A jak ogólnie wyniki? Słabiutko. Na pierwszy raz na tej wodzie nie jest źle. Tak jest. Czyli ile wam wyszło łącznie? No, trochę mało, ale nie jesteśmy ostatni. No to ja mam jeszcze mniej, także się nie przejmujcie. Za pierwszym razem nam zważyli 2700, a za drugim 1700, także... Czyli nie najgorzej. Pierwsze koty za poty, za rok będzie lepiej, nie? Bo to chyba co roku już będą robić takie zawody. I się podobało, nie? Ja już się wiem, jak przyszykować za rok na spławik, to tamto i tego, bo ja federowiec jestem. Od 20 przez 12 godzin nie mieliśmy nawet brania. Dopiero no. Pierwsze branie około godziny 8. No. Także dobrze może zrobiłem, że poszedłem w kimę, kurde. Jest bufet. Zobaczcie. I jak na stołówce. Elegancko, świeżutkie jedzone. Popatrzcie. Organizacja na medal. Przede wszystkim dziękujemy Bogdanowi Bartonowi za jezioro, za ogrom pracy. Ja bym też chciał osobiście, żeby wszyscy podziękowali Krzysztofowi Krążnemu za organizację tych zawodów. Oczywiście dziękuję Bogdanowi za super imprezę, super organizację, za fajne, wspaniałe łowisko. Dziękuję oczywiście wszystkim zawodnikom, tak naprawdę robimy to dla was. Ale myślę też, że duże brawa należą się do naszych sędziów, bo Ania pracowała praktycznie od kilku miesięcy na tą imprezę, trzymała zapisy i tak dalej. Także wielkie brawa myślę dla Ani, dla Mateusza, dla super organizacji. Przystąpimy do wręczenia nagród. Zaczniemy od miejsca szóstego. Więc miejsce szóste, Kim Meus, Korneliusz Grabowski, Mariusz Binkowski. Całkowity wynik 30,980 kg. Piąte miejsce, Bandziory Team, Adam Alf, Grzegorz Krzemiński. 37,300. Łączna waga. Gratulacje. Czwarte miejsce. Genlock Feder Team. Remigiusz Zielonka, Kamil Kwocz. 51,450. Dziękuję.
Trzecie miejsce. Black Metal Team, Mateusz Jakubowski, Jakubosowski, 34-420. To zwycięzcy sektora A. Zamieniamy się. Gorące, uwaga, Pawron. Proszę bardzo. Drugie miejsce. Preston i Denan Team. Karol Dąbrowski, Marek Obarski. 50 370. Zwycięzcy sektora C. Gratuluję jeszcze raz. Gratulacje. Karol. Co by to jeszcze ona? Na www.masz.pl. No masz. Dobra, robię ci to zdjęcie, nie? Odgryzłeś się. Dobrze. Ustaj to, zrobię ci to zdjęcie. Oddaj ten jeden talon koledze. Uwaga, pierwsze miejsce. Mały i duży team, Maciej Kasztelan, Emil Siemaszko. 60 kg 830. Zwycięzcy sektora B. Mi przegrać, tak wygrać. Gratulacje. Dzięki, gratulacje. Jeszcze największa ryba. Mądrzegorz Spalik. Leż 980. Brawo, Grzesiu! Proszę, łowcy! Teraz czas na fotoreporterów. Proszę bardzo, zdjęcia. Teraz jest losowanie. Losujemy dalej. W każdej chwili zwycięzcy właściwie tych zawodów są wolni. Także korzystając z chwili okazji tego luźnego losowania, może parę słów panowie odnośnie tych zawodów. Generalnie udało to tak nam się wygrać dzięki koledze, bo był 3 razy na treningach. Ale tak naprawdę ostatnie dni pokazały, że ryby nie ma daleko i trzeba łowić bardzo blisko. Pokazało to, że trzeba łowić piątką, batem, 3-4 gramy spławik, gruby jeden robak i systematycznie czyli odławiać. Na jednego drobniutko. Dosłownie i odławiać tą płoteczkę. Generalnie tak naprawdę, żeby łowisko ustawić sobie na drugi dzień, trzeba było noc przepracować nęcąc cały czas z kubka, nie robić hałasu. Aha, czyli po cichu. Tak, po cichu i rano tak naprawdę było Eldorado. A ostatnie godziny to tak naprawdę było dogorywanie, bo te ryby było coraz mniej, ale jednak się udawało nam odławiać tą rybę i tak naprawdę baty, ale wtedy już trzeba zejść do spławików 1 gram, 2 gramy lżej, ale cały czas systematycznie donęcając zanętą, czy to gliną. I to tak naprawdę zrobiło wynik całych nasz zawodów, wczorajszy, dzisiejszy. Pracująca bardziej pod płoć, czy nie, zgaszona? Leż, podleszcza, tak, zgaszona mocno. Zgaszona. Jasna, gruba zanęta. Jasna, gruba, przede wszystkim rozczarowały nas te leszczyki, bo spodziewaliśmy się, że będą te leszczyki, a czyli zrobią wagę nie było. A tu nagle płoć. Teoretycznie tak. Miał być feder w nocy i leszcze, a ich nie było. Ale i wiecie, dobrze, że w tej kolejności, bo na przykład płoć w leszczową wejdzie, ale leszcz płociową już ciężej, nie? No dlatego dużo mieliśmy płoci takich od 80 do 130 gram. Tutaj płotka jest. Taka właśnie niebo i jasne zanęty lubi grubo, ciężko, jasno. Taka jest po prostu lepsza, grubsza płotka. Super, dziękuję. Jeszcze raz panowie, gratulacje. Sito, kocioł i to. To ja? O. No proszę, proszę. Udało się wreszcie coś wylosować. Mniejsza, ta jest. To co to jest? To może meczko porządne spodnie, byś chciał takie.
To Emeczka, dzięki. Dzięki. Nasze szczęście.